Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Weronika Zając, Świat Gwiazd, a wraz ze mną Paweł Domagała. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się tutaj z okazji premiery filmu Na chwilę, na zawsze. Co możesz mi powiedzieć o tym projekcie? O tym projekcie? Co? Bo to ja mogę bez końca mówić o tym projekcie. Mam nadzieję, że to będzie taki film, który jakby uspokoi i zaprosi do swojego świata, który nie dostosuje się do prędkości świata i rzeczywistości na zewnątrz, który będzie się starał i mam nadzieję, że mu się to uda, wciągnąć widza w swój taki świat spokoju, może wzruszenia i takiego lekkiego wyhamowania. A co możesz mi powiedzieć o swojej postaci? Jak bardzo ona cię wciągnęła i jak bardzo jest z tobą spójna? To jest zawsze bardzo trudne pytanie, bo każda postać jest spójna i nie jest spójna, bo nie mogę powiedzieć, że to jestem ja, ale oczywiście postać Borysa jest przefiltrowana i przez moją wrażliwość i przez moje poczucie humoru, przez moje jakieś wyobrażenia, wobec czego, no tak jak z każdą postacią, że jest daleka ode mnie, prywatnie taki nie jestem, ale wrażliwość ma podobną, tak jakby spotkała, wiesz, kogoś, kto nie jest tobą, ale macie podobne poczucie humoru i lubicie te same rzeczy. Bo tutaj, Pawle, mamy do czynienia z historią miłosną, prawda? Jak ważna jest miłość w twoim życiu i w życiu aktora w ogóle? Jak ona pomaga? Czy może zakłóca w pewnych momentach twoje działanie? W życiu aktora, w ogóle w życiu człowieka, to jest tak samo ważna jak w twoim życiu, czy tutaj kolegi za kamerą. Także jest po prostu ważna. No a film jest o miłości, także jest też przedstawiony jako to coś, co potrafi dać impuls do zmiany na lepsze. A czy mógłbyś coś zdradzić właśnie, czy to będzie jakaś trudna miłość, prawda? Czy może tak właśnie taka pełna przygód? Jak to będzie wyglądało mniej więcej? Każda miłość jest trudna i każda miłość jest pełna przygód, wobec czego mam nadzieję, że to będzie taka pełna miłość nieoczekiwana. A powiedz mi, jak w twoich poczynaniach aktorskich, może przy okazji przygotowań do tego filmu, wspiera cię twoja ukochana Zuzanna? No, bardzo mnie wspiera, tak jak, nie wiem, co mam powiedzieć, no, kibicuje mi zawsze, Paweł jest na planie z transparentami i nie, no żartuję, no tak mnie wspiera, jak to każdy się wspiera w związku, wiesz co, no, nie wiem, masz męża? Nie mam męża. Chłopaka masz? Nie mam też chłopaka. No to zobaczysz, to jak będziesz miała, to zobaczysz, na czym polega to wsparcie. Na takim codziennym po prostu byciu. A powiedz mi, Pawle, czy ty po twoich sukcesach aktorskich, muzycznych, po sukcesie na przykład Weź Nie Pytaj, słynnego, który ma ponad 100 milionów chyba wyświetleń na YouTubie, czy ty czujesz, że rozwaliłeś system? Nie, w ogóle się nad tym nie zastanawiam. To się wydarzyło nieoczekiwanie i ja jednak mam takie założenie, że konsekwentnie małymi kroczkami robię swoje i nie zatrzymuję się na dłużej ani nad czymś, nad sukcesem, ani nad porażką, tylko najbardziej mnie jara to, że cały czas mogę konsekwentnie, spokojnie robić swoje. Z jakim odbiorem w ogóle spotkałeś się po premierze, no i swoich projektów muzycznych i filmowych? Czy spotykasz się w ogóle z krytyką i czy to jakoś na ciebie wpływa? Znaczy, oczywiście, że się spotykam z krytyką, bo poruszam się w takiej przestrzeni, że ta krytyka no, jest jakby częścią zawodu, ale no trudno, czasami coś biorę z tej krytyki, bo się na przykład z nią zgadzam i przemyślę i rzeczywiście, okej. Okay. Czasami ta krytyka jest po prostu bez sensu, bo jest po prostu taką czystą złośliwością, ale to też żadna taka krytyka nie może mieć wpływ na tą drogę, którą sobie wybraliśmy i na to, żeby spokojnie iść do przodu. Przepraszam, mnie cały czas coś rozprasza, tutaj mnie zaciekają. Bo wiesz co, spotkałam się z takim komentarzem na twój temat, coś w stylu, on powinien zejść ze sceny. I jak na przykład spotkałbyś się jeszcze w przyszłości na przykład z takim komentarzem, to czy miałbyś takie chwile namysłu na przykład, że kurczę, to może jednak ja się nie nadaję? Nie. Czy jest taka chwila zwątpienia? Nie. Nie, zdecydowanie. Po takim komentarzu na pewno nie. No dobrze. A propos jeszcze poruszania się, o którym to wspomniałeś, czy nadal poruszasz się metrem? Bo ja pamiętam twoją wypowiedź, która miała miejsce u Kuby Wojewódzkiego, że poruszasz się metrem, to powiedz mi, jak to jest? No różnie. Różnie się poruszam. Także się poruszam i tramwajem, i samochodem. Ba! Nawet i rowerem czasami. A od kilku tygodni spaceruję. Dla zdrowotności? Dla zdrowotności spaceruję i chodzę po prostu z buta. O,
Okej, okay. Ale to jest tak, że jeszcze... Żaden środek transportu nie jest mi obcy. To jakbyś zachęcił ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o tym filmie i na przykład usłyszą od ciebie i będą zachęceni, prawda? Jakbyś zachęcił naszych widzów do tego filmu? Ja bym tak zachęcił, że jeżeli ktoś ma taką ochotę zanurzyć się w zupełnie inny świat niż ten, który ma na co dzień i może trochę dłużej zatrzymać się nad pewnymi sprawami, a nie tak szybko i teledyskowo, to zdecydowanie będzie film dla niego. Czyli będzie dużo momentów refleksji. Mam nadzieję,